Chyba jeszcze ciekawsze niż wyznaczanie macierzy odwrotnej do danej macierzy jest sprawdzenie, czy taka macierz w ogóle istnieje. Czy jest określona, czy nieokreślona. Czy da się ją w ogóle zdefiniować? Macierz kwadratową, dla której nie można określić macierzy odwrotnej, nazywamy macierzą osobliwą. Sprawdźmy, jak wygląda macierz osobliwa i do czego może się nam przydać. Czy można ją wykorzystać przy rozwiązywaniu zadań. Zrobimy to na przykładzie macierzy 2 na 2, ale sposób rozumowania jest taki sam bez względu na wielkość macierzy. Niech jej wyrazy nazywają się a, b, c i d, jak wygląda macierz do niej odwrotna. Mam nadzieję, że pamiętacie wzór 1 przez wyznacznik macierzy a razy macierz dołączona. W tym przypadku będą to te dwa wyrazy zamienione miejscami, czyli tu d, tutaj a. A tym dwóm wyrazom zmienimy znaki na przeciwne, czyli minus C i minus B. I pytanie brzmi, co musiałoby się stać, żeby całe to wyrażenie było nieokreślone? Jeżeli liczby a, b, c i d są takie, że macierz a jest nieokreślona, to oczywiście mogę je przestawić lub zmienić im znaki i nie zmieni to tej części wyrażenia, ale jeżeli liczby a, b, c i d będą takie, że wyznacznik macierzy a, znajdujący się w mianowniku, będzie zerem, to będziemy mieli problem. Macierz odwrotna do macierzy a jest nieokreślona wtedy i tylko wtedy. Kiedy wyznacznik macierzy A równy jest 0. Albo z drugiej strony, jeżeli wyznacznik jakiejś macierzy równy jest 0, to macierz ta jest macierzą osobliwą i nie istnieje do niej macierz odwrotna, albo macierz odwrotna jest nieokreślona. Zastanówmy się teraz nad tym, co to znaczy, że wyznacznik równy jest 0. I może uda się też intuicyjnie zrozumieć, dlaczego do takiej macierzy nie może istnieć macierz odwrotna. Wyznacznik macierzy A macierzy 2 na 2, takie jak ta, równy jest AD minus BC. AD minus BC. Taka macierz jest macierzą osobliwą albo nie istnieje do niej macierz odwrotna, jest nieokreślona, jeżeli to wyrażenie równe jest 0. Możemy zapisać, że jeżeli AD równe jest BC albo możemy też poprzekształcać trochę i na przykład zapisać, że jeżeli A przez B równe jest C przez D, Podzieliliśmy obydwie strony przez B i podzieliliśmy obydwie strony przez D. Ten warunek można zinterpretować tak, że jeżeli stosunek A do B jest taki sam jak stosunek C do D, to macierz odwrotna do tej macierzy jest nieokreślona. Albo jeszcze inaczej, jeżeli podzielimy obydwie strony przez C i podzielimy obydwie strony przez D. Te dwa wyrażenia są równoważne. Można po prostu taką równość interpretować obrazowo w różnych kierunkach. Jeżeli stosunek A do C jest taki sam jak stosunek B do D, to macierz odwrotna do tej macierzy nie istnieje. Możecie się samodzielnie zastanowić, dlaczego te dwie równości stosunków oznaczają to samo. Jakiś przykład zapiszcie sobie na liczbach, będzie to lepiej widoczne. Zastanówmy się teraz, jak to się ma do przykładów, które widzieliśmy już w innych filmach. Na przykład mamy układ równań liniowych opisany w ten sposób. Macierz A, B, C, D razy wektor zmiennych X, Y równe jest macierz, na przykład taka, E, F. Takie równanie macierzowe, opisujące układ równań liniowych dwóch zmiennych. Gdybyśmy chcieli zapisać ten układ równań w postaci niemacierzowej, to byłoby to A razy X plus B razy Y. Równe jest E i drugie równanie C razy X plus D razy Y równe jest F. I chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są współrzędne punktu XY, w którym te dwie proste się przecinają. Takie byłoby rozwiązanie tego układu. Taki byłby wektor XY będący rozwiązaniem tego układu. I żeby pewne rzeczy były lepiej widoczne, przekształćmy te dwa równania do postaci kierunkowej, żeby było widać nachylenie prostej i punkt przecięcia z osią Y. Pierwsze równanie, y równe jest minus a przez b razy x dodać e przez b. Zrobiłem to w pamięci, ale możecie zatrzymać teraz film i krok po kroku powtórzyć. Odjąć a x od obydwu stron i podzielić obydwie strony przez b. Otrzymacie to samo. Drugie równanie, y równe jest minus c przez d razy x plus f przez d. Zastanówmy się, jak wyglądałyby te dwa równania, albo te dwie proste, gdyby spełniony był ten warunek. Powiedzieliśmy, że jeżeli ten warunek jest spełniony, to wyznacznik macierzy A równy jest 0, macierz A jest macierzą osobliwą, czyli nie istnieje macierz odwrotna do A. I taki układ równań nie ma rozwiązania, bo nie możemy obydwu stron pomnożyć razy odwrotność, bo odwrotność nie istnieje. Zastanówmy się nad tym. Jeżeli to jest prawda, czyli wyznacznik równy jest 0, to co to oznacza intuicyjnie, kiedy patrzymy na te dwa równania? Jeżeli a przez b równe jest c przez d, to te dwie proste będą miały taki sam współczynnik kierunkowy, będą miały takie samo nachylenie. Jeżeli jednocześnie te dwa wyrazy są różne, to co wiemy o tych prostych? Jeżeli dwie proste mają ten sam współczynnik kierunkowy i różne punkty przecięcia z osią y, to są do siebie równoległe i nie przecinają się w żadnym punkcie. Możemy narysować ten przypadek w układzie współrzędnych. Pierwsza prosta, na przykład taka, nie wiemy czy jej nachylenie jest dodatnie czy ujemne, bo nie znamy tych liczb, niech będzie ujemne. Ten punkt to e przez b. Druga prosta, na przykład taka, nie wiemy, czy będzie leżała powyżej czy poniżej, ale na pewno będzie równoległa do pierwszej prostej i punkt przecięcia z osią Y to F przez D. Jeżeli E przez B jest różne od F przez D, ale współczynniki kierunkowe są równe, to są to dwie proste równoległe i w żadnym punkcie się nie przecinają. I ten układ równań nie ma rozwiązań. Jeżeli ktoś wam powie, że można taki układ rozwiązać, bo są na to metody, na przykład przez podstawienie albo przez odejmowanie równań, i tak to nie jest to prawda, bo żadną metodą nie da się znaleźć rozwiązania takiego układu równań, jeżeli a przez b równe jest c przez d. W takim razie, jeden ze sposobów interpretacji macierzy osobliwej jest taki, że przedstawia ona proste równoległe. Ale możecie powiedzieć, że te dwie proste przecięłyby się, gdyby e przez b równe było f przez d. Te dwa punkty pokrywałyby się. Wtedy te dwie proste byłyby identyczne. Czyli nie tylko przecinałyby się, ale przecinałyby się w nieskończonej liczbie punktów. I w takim przypadku ten układ równań również nie miałby jednoznacznego rozwiązania. Byłby prawdziwy dla dowolnego x i dla dowolnego y. -a. Możemy zatem powiedzieć, stosując macierze do rozwiązania takiego układu równań, że macierz jest osobliwa, jeżeli proste, które przedstawia, są albo równoległe, albo jest to ta sama prosta. Jeżeli są równoległe, to nie przecinają się w żadnym punkcie. Jeżeli jest to ta sama prosta, to przecina się ona sama ze sobą w nieskończonej liczbie punktów. No i ma to sens, że wtedy odwrotność takiej macierzy jest nieokreślona. Zastanówmy się teraz nad tym wszystkim jeszcze raz, ale z punktu widzenia liniowej kombinacji wektorów. Takie równanie można zapisać tak: wektor AC razy x plus wektor Bd razy y równy jest wektorowi Ef. Zastanówmy się, jakie jest znaczenie tak zapisanego równania. Pytamy w ten sposób, czy istnieje taka kombinacja liniowa wektorów ac i bd, która równa jest wektorowi Ef. Ale wcześniej powiedzieliśmy, że nie istnieje macierz odwrotna do a. Wiemy, że nie istnieje, bo wyznacznik równy jest 0. A jeżeli wyznacznik macierzy A równy jest 0, to A przez C równe jest B przez D. A przez C równe jest B przez D. Co to oznacza? Narysujmy tę sytuację w układzie współrzędnych. Dla uproszczenia, niech wszystko odbywa się w pierwszej ćwiartce. Tutaj jest A, tutaj jest C, to jest wektor AC. Jak wygląda wektor BD? Moglibyśmy wektor BD narysować gdziekolwiek, bo wszystkie te litery oznaczają dowolne liczby, ale wiemy, że a przez c równe jest b przez d, albo jeżeli zapiszemy odwrotności, to c przez a równe jest d przez b. Co oznacza, że obydwa te wektory mają taki sam kierunek. Obydwa te wektory mogą mieć różne moduły, czyli różną długość, ale mają ten sam kierunek. Jeżeli na przykład tutaj znajduje się punkt b, to tu gdzieś musi leżeć punkt D i wektor BD wygląda tak. Jeżeli nie jest to dla Was do końca oczywiste, to zastanówcie się przez chwilę nad równością tych stosunków. Jeżeli zachodzi ta równość, to kierunki tych dwóch wektorów są takie same, pokrywają się, jeden leży na drugim, mogą się różnić tylko długością, czyli modułem, mogą mieć równe długości, ale nie muszą. I mam pytanie dotyczące wektora EF. Nie wiemy, gdzie on leży. Wybierzmy może jakieś dowolne E i dowolne F. To jest wektor EF. Jeżeli te dwa wektory mają ten sam kierunek, ewentualnie różnią się długością, to czy istnieje jakakolwiek możliwość, żebyśmy dodając lub odejmując jakąś kombinację tych dwóch wektorów, otrzymali wektor EF? Absolutnie nie. Możemy skalować dowoli wektory AC i BD. Możemy je wydłużać lub skracać, dodawać i odejmować. I będziemy się tylko przesuwać wzdłuż tego samego kierunku. Możemy otrzymać dowolny inny wektor, który będzie wielokrotnością AC lub BD, ale nie trafimy nigdy w punkt leżący poza tą prostą. Jeżeli wektor EF ma inny kierunek, to znowu równanie nie ma rozwiązania. Gdyby zdarzyło się tak, że wektor EF ma również ten sam kierunek co wektory AC i BD, to istniałoby rozwiązanie tego równania. Wystarczyłoby przeskalować AC i BD. Tak naprawdę istniałoby wtedy nieskończenie wiele rozwiązań. Ale jeżeli EF nie ma tego samego kierunku co AC i BD, to to równanie nie ma żadnego rozwiązania. Nie ma takiej kombinacji liniowej dwóch wektorów o tym samym kierunku, która daje w wyniku wektor o innym kierunku. Jeżeli nie jest to dla Was oczywiste, to można jeszcze inaczej. Kiedy chcemy, żeby suma wektorów miała inny kierunek niż jeden z nich, to drugi z nich nie może przemieścić się. Jedynie wzdłuż pierwszego musi też mieć niezerową współrzędną w kierunku prostopadłym albo w jakimkolwiek innym niż ten pierwszy wektor. Trochę się kręcimy w kółko z tymi wyjaśnieniami, ale mam nadzieję, że pozwala Wam to intuicyjnie zrozumieć to, czym jest macierz osobliwa. Macierz, która nie posiada macierzy odwrotnej, bo jej wyznacznik jest równy zero. Taki przynajmniej jest cel tego filmu, żeby intuicyjnie zrozumieć, dlaczego tak jest. Że jeżeli spojrzymy na macierz odwrotną jak na zadanie z wektorami, polegające na znalezieniu kombinacji liniowej dwóch wektorów o tym samym kierunku, to albo nie ma rozwiązania, albo takich rozwiązań jest nieskończenie wiele, czyli nie ma rozwiązania jednoznacznego. Tak samo jest, jeżeli spojrzymy na macierz odwrotną jak na zadanie z prostymi, albo są one równoległe i w żadnym punkcie się nie przetną, albo jest to ta sama prosta, i znowu nie mamy jednoznacznego rozwiązania. Jeżeli wyznacznik macierzy równy jest 0. Do zobaczenia w następnym filmie.